Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Zapraszam na Speedrun 4.0, gdzie komentuję swoje ruchy. Gram na 10 minut. Zapraszam serdecznie. Dzisiaj bez kamerki, mam nadzieję, że będzie też ok. No i jedziemy. Posunięcie D4 ze strony przeciwnika. Może zagrajmy od razu C5, żeby spróbować te centrum naruszyć. Zobaczymy, jaka będzie reakcja. Posunięcie C3. Pachnie mi tu trochę systemem londyńskim. Na spokojnie zagramy sobie skoczek na F6. Nie boimy się takiego bicia, choć może być dosyć atrakcyjne. I w tym momencie myślę, że posunięcie B6, żeby raz obronić pionka, dwa wstawić gońca na B7. No i właśnie widzimy goniec F4, czyli system londyński ze strony przeciwnika się szykuje. Tak, dokładnie. To już było widać po ruchu C3, że tak będzie przeciwnik kombinował. No dobra, w takim razie zagramy sobie kulturalnie E6, żeby goniec był otwarty. Tak też się grywa generalnie. No i myślę, że tutaj wyprowadzenie skoczka, chociaż D6, skoczek D7 jest ciekawe, ale dlaczego by nie? Skoczek C6 również myślę, że jest ruchem naturalnym i goniec na E7. Wszystkie figury grają, nie boimy się tego bicia i straty tempa z uwagi na to, że odbijam pionkiem. Hetman C2 celuje mi w H7. To nie jest straszne, dlatego że robię po prostu roszadę. Skoczek broni mi na H7. Ok, skoczek atakuje. Będzie chciał pewnie wejść tu. H6 trzeba zagrać. Nie ma tutaj żadnej filozofii. Wejście na H7 istnieje. W ogóle się tego nie boimy. Może wieża E8 wtedy zagramy i goniec zbije na F6. Można tak bez problemu. Żaden ruch goniec H7 też nie grozi, bo uciekamy królem. Tutaj nie ma żadnych niebezpieczeństw, choć mogłoby się wydawać, że robi się groźnie. To nic się złego naprawdę nie dzieje. Przeciwnik za szybko chciał chyba zaatakować i nadział się po prostu na ruch H6. No i prawdopodobnie skoczek będzie musiał wrócić i białe w ten sposób oddają tempo, a jednak nie. Zagrał tutaj. Dobra, teraz się zastanawiam tak. Bicie. Król H8 i goniec musi chyba uciekać, bo grozi F5. Chociaż ten goniec tu będzie mógł wejść sobie. Dobra, jednak zagramy sobie wieżą na E8. I po biciu skoczkiem tutaj odbijam gońcem i będę miał możliwość zagrania też E5. Co? Nie wiem, o co chodzi, ale biorę. Może przeciwnik myślał, że ma jakieś wejście tutaj na G6 czy H7. Nie wiem, o co chodzi, ale widocznie mój ruch był dla niego jakimś problemem. Nie wiem, jak to nazwać w sumie. Tutaj wybiję sobie na D4, żeby otworzyć linię, bo jeżeli wybiję tym pionkiem, to zagram tutaj i likwiduję gońca. I teraz chyba szybkie E5 spowoduje to, że będę miał fajną możliwość otworzenia pozycji. No jeżeli będzie przepchanie, to też nie szkodzi, bo skoczek tędy wędrował. Tutaj jest szybkie wybicie, czyli otworzenie pozycji. Ok, i myślę, że po prostu gońca trzeba wziąć zdecydowanie. Goniec tu jest figurą zapewne lepszą. Wieża, no to się przeciwnik nadział na związanie. I zbijamy sobie kolejną figurę bez żadnego problemu. Więc ten atak przeciwnika chyba nie był do końca dobry. Jeszcze tutaj opcje kolejnej wymiany. Jest to jak najbardziej korzystne czarnymi. Hetman E6, wyżej troszkę stawiam hetmana bez zastanowienia. Zawsze to hetman więcej pól ogarnia, a zwalniam też wieżę do zagrania na E8. Wieża więcej. W takich pozycjach każdy z nas powinien sobie już bez problemu radzić. Znaczy w takich pozycjach, mówię w sensie z taką przewagą. Wprowadzam wieżę, oczywiście pionek tam na A2 był kuszący, ale po co się nad tym zastanawiać, jak moim celem przy tak dużej przewadze jest po prostu dalsze wyprowadzenie figur. Tu mogę chyba dać szacha nawet. Pokuszę się o to, że przeciwnik może zbić, to wymieni mi kolejną rzecz, a jeżeli zagra królem, to będę miał opcję wymiany hetmanów, co będzie bardzo prostym już, no właśnie, bardzo prostym zagraniem, które już kompletnie nie daje szans przeciwnikowi.
Gdy się wymienią hetmany, oczywiście. Wymiana, wymiana. No i teraz kwestia tylko zbierania pionków. Może wieża F4. No, przeciwnik wymienia, w sumie nie wiem dlaczego, no ale to już bez znaczenia tak naprawdę. O, wieża E2 i tu już odcinamy króla na dwójce. Dokładnie, myślę, że wędrówka moim królem tędy da już tutaj efekt finalny. Nie muszę pionkami za bardzo się ruszać, ale wezmę w sumie tego pionka, bo dlaczego by nie? Ok, przeciwnik się poddał. Przekroczyliśmy ranking 1200. Jest ruch E4. W takim razie zagrajmy sobie... Partia porzucona, za długo się zastanawiałem. Bardzo cię przepraszam, przeciwniku. Nie było to moim celem, oczywiście. Mogłem szybciej zagrać ruch, no nie wytrzymał tych kilku sekund. C5, skoczek F3, czyli mamy obronę sycylijską. Niech będzie wariant tutaj grany bardzo często, czyli ruch D4. G6, czyli mamy tutaj przyspieszonego smoka, bicie, bicie. No i powiem wam szczerze, że w tym układzie, jak tu można to sobie rozegrać, szczerze mówiąc, nie znam teorii za bardzo, ale taki ruch mi się wydaje w porządku, no bo chcę zaatakować wieżę. Jeżeli... Ojejku, zobaczcie, co się stało. Nie wiem, gość myślał, że nie mogę zbić. Przyspieszony smok, martwy smok, moi drodzy. Nowa partia. Zaskoczyłem przeciwnika hetmanem. E4, ok. To w takim razie niech będzie może... Znowu się zastanawiam długo. Obrona nowoczesna. Obrona nowoczesna, bardzo polecam. Rozwijający debiut. E5. To nie jest ruch teraz bardzo dobry, dlatego że podrywam centrum poprzez ruch C5. Zupełnie tutaj będę przeciwnika rozrywał. No i bicie jest tutaj raczej obowiązkowe. I zagranie posunięcia D6, żeby też uderzyć centrum w centrum w ten sposób. Może być ruch F4 oczywiście zagrany. Wtedy przerzucę sobie skoczka tędy. O, jest skoczek na F3, ok. Skoczek C6, czyli cały czas tutaj nasilam atak na przeciwnika pionka. Za każdym wybiciem odbijam to hetmanem oczywiście. I tu przeciwnik zostaje zizolowany pionkiem. Plan teraz jest bardzo prosty. Będę chciał zagrać gońcem tu. O, i to się uda. Tego skoczka będę chciał zjeść i wziąć pionka na D4. To się udaje bardzo szybko, jak widać. Od razu to odbijam. Mogę zbić tutaj, tylko że nie chciałbym tego bicia za bardzo. Choć to i tak będzie chyba dobre. Dlatego, że jak on tu zbije, to ja mam taki strzał, wieża B8, goniec tu nie może zagrać, bo wybijam. I tam wchodzę i robię widły. Ok, jest hetman na D3. W porządku, chyba wieża C8 z atakiem na gońca jest z opcją taką. Źle zagrałem, mogłem tak zagrać, znaczy nie, no nie mówię, że źle, o teraz mogę tu zagrać też. Tak, od razu mogłem tak zagrać, dlatego, że mogłem atakować tu i tu, a skoczek był broniony. Przeoczyłem, za szybko zagrałem. Dużo dziur w obozie przeciwnika się pojawiło i otwarte linie i diagonale mogły spowodować, że mogłem zdobyć figurę. Teraz też ją zdobywam, tylko zastanawiam się, czy tu nie będę miał problemów. Chyba nie, zbijam po prostu wieżę. Tutaj skoczek jak wejdzie, to po prostu mam bicie, hetman odbija i wracam hetmanem. Tak tu się zgadza. Tu bardzo szybko trzeba zrobić roszadę i wtedy jest już bezpiecznie, aczkolwiek można też A6 zagrać. Taki prosty ruch, który wszystko będzie bronił. Ok,
skoczek zagrał na e4, tu jest opcja taka, skoczek f6. Będziemy tutaj tego skoczka mocno atakować, jeżeli wybicie, to wybicie, tu zawsze mam roszadę. Skoczę, jeżeli zbicie tutaj, to oczywiście wybijam tu. Wszystko się zgadza, przewaga wieży. No ale to trzeba uważać w takich momentach jeszcze, jak mamy przewagę dużą. Mocno trzeba się zastanowić, tutaj bicie, bicie, dobra, wszystko się zgadza. Wieża C1, oczywiście szybkie wybicie z szachem. Zrobienie roszady gwarantuje tutaj już bardzo duże bezpieczeństwo. Jak widać, sporo taktyki się pojawia. Wieża D8, zagramy sobie tutaj, bo zawsze jakiś taki ruch grozi. Skoczek F3 z szachem. No to skoczek C2 z widełkami. No to już takie rzeczy są prawie że nieuniknione. Bardzo ciężko się wydostać już z tak kiepskiej pozycji. No ale dobrze, lecimy sobie dalej. Ranking rośnie, te partie będą coraz ciekawsze na pewno. Mamy posunięcie 4, niech będzie znowu ruch G6, czyli obrona nowoczesna. Skoczek F3, goniec G7. Skoczek C3, ok. Tu mogę zagrać też C5, ale mogę grać swój plan, czyli posunięcie D6, oczywiście D4 i posunięcie A6 z opcją B5, żeby wstawić gońca na B7, uderzać w centrum, mieć opcję B4. Tutaj od razu zagramy sobie B5. Przeciwnik w tym chyba pomógł, chociaż taki ruch prawdopodobnie też istnieje. Ok, i tu subtelnie posunięcie E6, żeby goniec mi nie naciskał na pole F7. E6 i tutaj się dobrze wszystko trzyma. Skoczek na D7. Skoczek grać musi od razu. Tutaj oczywiście po każdym ruchu D5 gramy E5, po każdym ruchu E5 gramy D5, zamykając centrum z każdej strony. Ustawiamy sobie tak zwane podwójne fianchetto. Za chwilę tutaj będzie goniec na B7. No tak, tutaj przeciwnik próbuje mi chyba coś poświęcić. Muszę uważać, zagram tak, żeby goniec mi jednak pilnował pola E7. Bo czasem są takie groźby jak goniec E7. Tak, tutaj jest opcja mata, ale trzeba się chyba obronić w sposób najprostszy na świecie, czyli hetmanem. I tutaj na F7 bronimy. Jest opcja oczywiście takiego posunięcia, wtedy gramy D5. I skoczek też fajnie tutaj broni na D5 wszystkiego. Tutaj, żeby była jasność, tutaj nic się złego nie dzieje dla czarnych. To tylko tak może wyglądać. Zobaczcie, że ja teraz pionkę sobie mogę chwycić za moment, jeżeli przeciwnik tego nie zauważy i nie zauważył, więc to mogę wykorzystać szybko, ale myślę, że najpierw zagram H6, żeby jednak ten skoczek sobie poszedł na H3. On jest tutaj niepotrzebny. H6, no właśnie, powoduje, że skoczek ma problem. Jedyne pole to tu i jak ja odbiję na D4, to już łapię wiatr w żagle w tej pozycji. Po prostu wziąłem pionka i każde takie przepchanie jest jeszcze słabsze. Zagram po prostu tu, goniec zawsze mi ucieknie. Pion więcej, tak po prostu. Aha, po takim ruchu wróć, skoczek przecież broni wieży, więc będę mógł odbić przecież też gońcem, czy pionkiem nawet, na E5. Zaatakowany goniec, to goniec sobie spokojnie wraca. Tu się wszystko trzyma. Widać, obrona nowoczesna daje radę. Słuchajcie, na tym poziomie na pewno tutaj sobie gramy swoje fajne kombinowane szachy. A na tym to też polega, żeby grać po swojemu, żeby myśleć po swojemu, nie grać utartych schematów, tylko próbować innowacyjnie podchodzić do tematu. No i obrona nowoczesna, ten
to właśnie może dawać tę możliwość. Więc bardzo, bardzo polecam. Jak ktoś lubi szachy kombinowane, w sensie takie, to w dobrym słowa tego znaczeniu brzmi, czyli grane po swojemu, że tak powiem, troszeczkę. No i cóż, skoczek na C3, myślę, że C5 będzie ruchem też groźnym, zawsze budujemy centrum. C4 może zamknąć tego gońca na amen, więc też jest taka groźba, ale możemy trochę po prostu postraszyć. Tutaj bardzo mi się chce zagrać ruch E5, ale nie chcę puszczać tego pola, choć mogę, bo tu dobrze jest też to kontrolowane. Po prostu skoczek na F6 też wchodzi w grę. Myślę, że teraz C4. Goniec sobie ucieknie, potem E5 i potem zagramy skoczkiem na F6. To już, jak widać, goniec jest odłączony od akcji, więc mamy na to dużo przestrzeni. Skoczek jak wejdzie tu, to wtedy też, a właśnie zaatakował mi skoczka. To było dobre zagranie z jego strony, to przeoczyłem, ale mam ruch skoczek D7. Jak wejdzie skoczek tu, to oczywiście go zbiję. Wszystko zdążę zrobić, bo skoczek wchodzi też tutaj. Dokładnie, a jak jest bicie tutaj, no to super. To też wszyscy się cieszą. F5 wchodzi mi bardzo po głowie. Dlaczego by nie? Postraszmy, niech będzie ruch F5. Mamy chyba na to czas, więc zagram. Czasami ten skoczek z H3 się może rozwiązać, grając na F4. W tym wypadku to nie działa, bo po prostu zbije, ale jak wieża będzie wolna, to wtedy tak. Więc muszę mieć to na uwadze. Oczywiście zagranie skoczkiem wcześniej na F6 też byłoby jak najbardziej w porządku. Można by było po prostu zrobić roszadę. Tak, ruch B3 jest możliwy. Ja myślę, że po prostu to zbijemy i szybko zagramy skoczkiem, żeby zrobić rozwój. To jest ważne. Wejście wieżą na wolną linię będzie całkiem w porządku planem z jego strony. Też trzeba to rozważać. Tu zwyczajnie będę chciał zrobić roszadę, zagrać wieżą na C8. To jest taki mój plan. A przeciwnik mięciutko zagrywa B4. No oczywiście otwiera gońca, ale to się nic tutaj nie zmienia. Czarnymi jest jeszcze lepiej. Mogę też E4 w pewnym momencie zagrać. Zagramy od razu wieżą na C8. Tu wieża C6 może być dobrym ruchem z jego strony. Na to bym zwrócił uwagę, nie mogę wybić, pewnie będę musiał odejść jakoś królem. Ewentualnie E4, hetman odejdzie, skoczek E5 i będę atakował wieżę. Ok, w sumie to się już dzieje, więc zagramy E4 od razu. Skoczek wejdzie na E5, tam jeszcze grożą jakieś widełki. Na D3. Jasne, tu skoczek też na F4 może wejść, wtedy G5 trzeba będzie go odstraszyć, on wejdzie tu. A jednak nie, bardziej się przeciwnik chyba bał, niż my jego. Zagramy G5, nie wpuścimy skoczka. Zdwojenie wież, no to trzeba je wymienić. Tutaj szach jest chyba dosyć ciekawym posunięciem. Więc go zastosuję. Skoczek od razu mocno broni też G5. I nawet skoczek chyba G4 działa fajnie. Bo zawsze mogę tym skoczkiem się przerzucić tutaj, grożę tam biciem, chociaż to nie jest najważniejsze teraz. Też w sumie po hetman C7 wieża może zagrać tutaj. Tak się też dzieje, choć z drugiej strony może wybicie jest całkiem sensowne. Myślę, że tak i chyba ruch A5. A5 może być ok.
Z uwagi na wybicie, tu się wieża otwiera, łapie aktywność, a pion D6 zawsze jest broniony przez końca E5 za moment. Więc zobaczcie, proszę, jak te figury się ułożyły. Tak, tu przeciwnik atakuje pionka. Ja oczywiście mogę to ładnie obronić i z tego skorzystam. Jak bije, oczywiście to wybicie. Tutaj może być kilka szachów. Król pójdzie do góry, nic się złego nie dzieje. Ważne jest to, że skoczki tu bardzo dobrze trzymają te pozycje na tym skrzydle. Także bardzo polecam obronę nowoczesną. Może komuś przypadnie do gustu. Goniec C5. Aha, przeciwnik poświęca figurę, żeby otworzyć tu opcję. Ja muszę przyjąć. Muszę przyjąć tę opcję. No jest szach oczywiście. Tutaj chyba... O, chwila, chwila. Aha, mam ruch C4. Mam ruch C4, który można było przeoczyć. Teraz tak, ruch D7. Właśnie, i wieża musi zagrać tu. Czy tu nie robią się problemy dla mnie? Muszę tak zagrać. Wieża C8. To tak, brakuje mi króla. Czy ja tu nie przegrywam, jak on mi zbije tego? Zagram tu. No właśnie, Krzysztof, chyba przesadziłeś. On zbije tu, ja tu, on tu, ja tu, on tu. Słuchajcie, ja tę partię przegrywam. Chyba, że... Jeszcze mam ruch skoczkiem. On tu, ja tu. Nie, nie, nie tym skoczkiem, tym skoczkiem, bo ten musi bronić tego. Czyli tym skoczkiem, on tu, ja tu. On bije, ja biję. Dobra, bronimy się na szczęście. Skoczek jest. Bez skoczka byłoby ciężko. Już się wystraszyłem, że tutaj wszystko daje radę, a jednak nie. Więc no, na szczęście bronimy. Bronimy na szczęście, chociaż jeszcze po tym ruchu mam chyba bicie tu w ogóle najlepsze. I tutaj mogę sobie zagrać. Dobra, to się wszystko ładnie broni. Skoczek zdążył i się ładnie tu wybroni. No tak, jest tak. Jest taki ruch, to ja mogę sobie zbić tutaj nawet i potem zagrać tu i bronić pola A8. Już się wystraszyłem, że robią się problemy. No ale na szczęście nie, na szczęście się obroniło wszystko. To jest mądre zagranie, bardzo mądre. Tyle, że ja i tak to po prostu zbijam. Tu zbiję goniec, król F8 i po prostu zagram tu. I też będzie wygrana, nawet jak goniec będzie tutaj bronił tego pola A8. Czy teraz, jak będę miał możliwość, to zagram gońcem na B6 w ogóle. To jest dobry ruch. Tak, muszę. On może zbić. Nie, nie może zbić, bo ja odbijam i zawsze po tym wrócę skoczkiem. Więc jak on zagra tak, to ja tym pionkiem sobie ucieknę. I jesteśmy szybsi. Ok, moi drodzy, bardzo dziękuję Wam za uwagę. Mam nadzieję, że obrona nowoczesna zagości w Waszych domach. Bardzo serdecznie polecam, bardzo rozwijający debiut na E4. Oczywiście też ostry debiut i taki z kontry. Dziękuję bardzo, do zobaczenia, cześć.